Polska dostaje się stopniowo pod wpływ układu niżowego znad Skandynawii. W nocy przez Polskę przemieścił się ciepły front atmosferyczny i w najbliższych dniach pogodę w Polsce będzie kształtował front chłodny, który obecnie znajduje się nad Skandynawią, ale już dzisiaj wieczorem dotrze do krańców północnych naszego kraju. Jeszcze dzisiaj nad Polską dość pogodne niebo, w zasadzie w całym kraju słonecznie, jedynie na północy kraju jest nieco więcej chmur oraz w obszarach podgórskich też lokalnie mamy zwiększone zachmurzenie. Jeszcze dzisiaj bez opadów z wysoką temperaturą. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie dzisiaj nawet 20 stopni na południowym wschodzie kraju. Zdecydowanie chłodniej będzie na północy, tam dzisiaj już zaledwie 8-9 stopni. W dniu dzisiejszym jeszcze będziemy mieli odczuwalny wiatr. On największe prędkości będzie osiągał na wybrzeżu. Tam jeszcze porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ten wiatr stopniowo będzie słab. Już wieczorem te porywy zdecydowanie będą osiągały mniejsze wartości, ale w pierwszej części nocy jeszcze mogą sięgać 50-60 km na godzinę. W najbliższej nocy już zdecydowanie pogorszenie pogody, zachmurzenie stopniowo od północy będzie wzrastać w całym kraju i nad ranem już dużo chmur na przeważającym obszarze kraju. Wraz z zachmurzeniem pojawią się opady deszczu. Na ogół te opady będą słabe. Jedynie lokalnie na południu, południowym zachodzie tego deszczu może spaść troszeczkę więcej. Te opady, tak jak wspomniałem, głównie na południu, ale niewielka szansa na słabe opady deszczu jest również na północy kraju. Jeżeli chodzi o temperaturę najbliższej nocy, będzie ona w całym kraju dodatnia. Jedynie na obszarach podgórskich, głównie na Podhalu, będzie około 0 stopni. Najcieplej w Małopolsce, Podkarpaciu oraz na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku do 6-7 stopni. Jutro dużo chmur już w całym kraju. W zasadzie tylko na zachodzie kraju możemy liczyć na chwilę ze słońcem. Wraz z tym zachmurzeniem będą nam towarzyszyć opady deszczu. Te opady głównie na południu i wschodzie kraju. W obszarach podgórskich i w górach mogą to być już opady także deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Temperatura jutro już zdecydowanie niższa niż dzisiaj, zwłaszcza na północy kraju, gdzie w najcieplejszym momencie dnia zaledwie 8-9 stopni. Ciepło będzie jeszcze na południowym zachodzie, na Opolszczyźnie do 15 stopni. Kolejna noc nie przyniesie nam zmiany w pogodzie. Dalej będziemy mieli dużo zachmurzenia z opadami deszczu. Opady deszczu wystąpią zwłaszcza na południu kraju, a także miejscami na wybrzeżu, po morzu. Ta noc ze wtorku na środę będzie już chłodniejsza, zwłaszcza na północy kraju, gdzie temperatura spadnie poniżej zera, na krańcach północno-wschodnich nawet do minus 2, minus 3 stopni. Najcieplej dalej w województwach południowych. Tam temperatura nad ranem spadnie do 6-7 stopni. Środa jest to ciąg dalszy pochmurnej, deszczowej pogody. Zachmurzenie w zasadzie w całym kraju duże, niewielkie przejaśnienia jedynie pod koniec dnia na północnym zachodzie kraju. I opady deszczu, zwłaszcza na południu kraju, które w drugiej części dnia mogą być silniejsze. Na południowym zachodzie może spaść również kilka centymetrów śniegu, w Sudetach do 7 centymetrów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia dalej będzie zależna od regionu. Na południu zdecydowanie cieplejsza masa powietrza, tam do 14-13 stopni. Zdecydowanie chłodniej będzie na północy kraju, tam zaledwie w najcieplejszym momencie dnia 2-3 stopnie. Więc duża rozbieżność temperatury pomiędzy
północą, a południem kraju. W kolejnych dniach będzie to ciąg dalszy pochmurnej i deszczowej pogody, zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju, gdzie może spaść, zwłaszcza w czwartek i piątek, nawet po kilkanaście litrów wody na metr kwadratowy, a w rejonach górskich nawet po 10-15 cm śniegu. Te opady skupią się głównie na południowym wschodzie, tam ich będzie najwięcej i najdłużej się utrzymają, bo utrzymają się nawet do piątku, soboty. Jeżeli chodzi o temperaturę w nadchodzącym tygodniu, to nie spodziewamy się znacznych zmian, a w zasadzie nawet spodziewamy się ochłodzenia, zwłaszcza nocami. Temperatura będzie spadać poniżej zera. W dzień temperatura będzie na poziomie 5-9 stopni.